Cześć i witam Was. Puchar załatwiliśmy go. Polega na tym, żeby ze Snow Speedera użyć haka na AT&T i go przewrócić. Musimy tą całą czynność wykonać. Tu pamiętajmy, że musimy być po stronie rebeliantów. To będziemy mogli zrobić dopiero jak dojdziemy do ostatniego przekaźnika. I E-Wingi, nasze E-Wingi będą bombardować AT-AT. Teraz będziemy musieli znaleźć na mapce ikonkę właśnie tego A-Winga, czyli tego Snow Speedera. Jak widzicie tutaj, ja taką znalazłem, miałem tutaj szczęście, bo akurat dołączyłem do gry, która już trwała i właśnie była w tym miejscu. Pokazują się takie dwa na każdej mapce. Jak już do takiego dobiegniemy, wciskamy R1, L1 właśnie, żeby się przesiąść do tego samolotu. Teraz jak one będą bombardowane, to będziecie widzieć, one będą właśnie przechodziły takie prądy. Tu podlatujemy blisko i pokaże się ikonka użycia haka, to będzie trójkąt. Teraz wystarczy odpowiednio balansować, jak tutaj widzicie na środku. I w momencie, kiedy zrobimy to prawidłowo, właśnie przewrócimy tego AT-AT. I tu nam wpadnie pucharek. Ja to akurat nagrywałem na PlayStation, także nie ma widać tego momentu wpadającego pucharka. Mam nadzieję, że Wam się filmik przydał. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.